Szanowni Państwo obecni na sali, Szanowny Panie Wiceprezesie, Szanowna Pani Wiceprezes, Panowie Ministrowie, Panowie Wiceministrowie, Panie i Panowie Posłanki i Posłowie, wszyscy zebrani. Chcę dziś stanąć przed Wami i przyznać się do błędu. Tak, do błędu. Nasze diagnozy okazały się skądinąd trafne. Nie od dziś zwracamy uwagę na zagrożenie niemieckie. Szczególnie obecne ostatnio i uwidaczniające się w takim, a nie innym wyniku wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie doceniliśmy jednak skali problemu. I mam tu na myśli lotnisko w Radomiu. Ja widzę zdziwienie na wielu twarzach. Jednocześnie czas jest, abyśmy stanęli w prawdzie i otworzyli oczy. Bo wmawia nam się, że lotnisko jest puste, że nie latają z niego żadne samoloty. Otóż, proszę Państwa, jest to nieprawda. To lotnisko okazuje się bramą nie tylko dla agentów wywiadu per se tak wprost, ale co groźniejsze, dla dezinformacji internetowej. Udało mi się ustalić i są na to niezbite dowody, że to właśnie lotnisko w Radomiu stanowi główny punkt przerzutowy dla internetowej dezinformacji. Przez to lotnisko jest ona dostarczana pod osłoną nocy, instalowana w internecie. Proszę Państwa, nadszedł czas, aby stanąć w obronie wolnego internetu, który jest inwigilowany potajemnie samolotami lądującymi nocami na lotnisku w Radomiu. Zapobieganie temu procederowi powinno stać się naszym wyzwaniem na nadciągającą przyszłość pod moim przywództwem. Zależy mi bardzo, abyśmy miast Swarów, miast bycia totalną opozycją jak za Tuska, abyśmy zostali się partią, która ostatecznie zorientuje się na kwestię lotniska w Radomiu. To zagrożenie, to można powiedzieć taka jakby macka rosyjsko-niemiecka sterowana żydowskimi rękoma. Ona zagarnia to, co dla nas najcenniejsze, dla młodego pokolenia, dla Polaków. Wizerunek Ojca Świętego w internecie. Jest on szkalowany. I właśnie dlatego, mając na sercu dobro nas wszystkich, młodych, starych, emerytów, a nawet kobiet, zwracam się z apelem do, nie zawaham się powiedzieć, do mojego przyjaciela Antoniego Macierewicza. To jego odwaga i determinacja w odkrywaniu prawdy. Tej prawdy. Tej właśnie prawdy, która ukrywana jest od czasu nocy odwołania premiera Olszewskiego. To jego odwaga sprawiła, że razem odkryliśmy sekret lotniska w Radomiu. Ten sekret pozwala mi dziś na sformułowanie odważnej, ale że tak powiem przyszłościowej wizji. Wizji przyszłości, w której przeszłość mamy już za sobą. W tej przyszłości nie będzie już w nocy lądować samolot z kanclerz Angelą Merkel, która będzie wydawać polecenia polskiej armii po niemiecku. Nie będzie już więcej takich sytuacji, jeśli uda nam się doprowadzić do tego wielkiego celu. Nasz wielki rodak, papież, dziś już mówiąc nawiasem, a właściwie to mówiąc z dumą, święty, wielki Polak, święty Jan Paweł II, on powiedział takie zdanie, ja tu bym nie chciał przekręcić, ale mówił o godności człowieka i o prawdzie, co w oczywisty sposób można dziś odnieść do lotniska w Radomiu. Ale teraz, proszę Państwa, więcej powie nam o sprawie minister rządu naszego premiera, którego oszukańcze metody Tuska pozbawiły możliwości realnej, legalnej możliwości sprawowania, że tak powiem, tradycyjnego mandatu premiera, który mu się należy, Mateusza Morawieckiego. Pan minister edukacji, pan doktor Przemysław Czarnek. Powitajmy go brawami.